Zamiast badać pacjentki, miał zgwałcić oraz doprowadzić 4 z nich do poddania się innym czynnościom seksualnym. 50-letni ginekolog z Zabrza został zatrzymany przez policję. Na początku wakacji zgłosiła się do nas kobieta, która była zbulwersowana sposobem przeprowadzenia badania ginekologicznego i ona też złożyła zawiadomienie w tej sprawie. W wyniku podjętych czynności operacyjnych policjanci dotarli jeszcze do 3 innych kobiet, które również złożyły zeznania w tej sprawie. Lekarzowi przedstawiono 4 zarzuty. Podejrzany jest objęty m.in. policyjnym dozorem i ma zakaz wykonywania zawodu. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i w swoich obszernych wyjaśnieniach stwierdził, że jego zachowanie wobec pacjentek jego zdaniem nie przekroczyło granicy jako popełnienie czynu zabronionego, tylko mieściło się jako badanie ginekologiczne. Nie zaprzeczą natomiast odbyciu stosunku z jedną z pacjentek. Niemniej jednak według jego relacji również ten fakt nie wyczerpał znamion czynu zabronionego. Podejrzanemu lekarzowi grozi do 12 lat więzienia, ale to nie jedyna kara, która może go spotkać. Na wyniki postępowania prowadzonego przez prokuraturę czekają także w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Po doniesieniach medialnych Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej już wszczął postępowanie w tej sprawie. W momencie, kiedy sprawa trafi do Okręgowego Sądu Lekarskiego, to Okręgowy Sąd Lekarski może nałożyć na lekarza karę zakazu wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania tego zawodu, może nałożyć karę zakazu wykonywania funkcji kierowniczych. Może to być też kara nagany, kara finansowa bądź upomnienia. Śledczy apelują, by kobiety, które mogły być pokrzywdzone przez podejrzanego ginekologa, zgłaszały się do zabrzańskiej policji bądź prokuratury. Mężczyzna miał gabinet nie tylko w Zabrzu, ale także w Gliwicach. Ruszyła zbiórka dla pogorzelców z Katowic-Załęża. Do pożaru doszło w ubiegłym tygodniu. Kilkanaście osób musiało opuścić swoje domy. Teraz potrzebują pomocy. Chodzi nam też o podkreślenie, żeby to były artykuły nowe typu pościel, bielizna pościelowa, kołdra, poduszki, garnki, sztućce, koce, kołdry, artykuły, środki higieniczne, takie, które rodziny będą mogły na bieżąco korzystać. Artykuły można przynosić do parafii świętego Józefa w Załężu przy ulicy Gliwickiej 76, gdzie w pierwszych godzinach po pożarze znaleźli schronienie pogorzelcy. Ci ludzie zostali bez wszystkiego. No, tak wyszli, uratowali siebie. No może coś tam z tego dobytku, ale większość to trzeba niestety zorganizować. Zbiórka artykułów potrwa do końca przyszłego tygodnia. Dzisiaj na cmentarzu w Katowicach-Panewnikach bliscy i przyjaciele pożegnali aktora Teatru Śląskiego Bernarda Krawczyka. Co mnie tu trzyma? Klimat, ludzie, rodzina, przyjaciele, tradycje, cmentarze nawet. Jak chyba nie jest ogromnie bliskich, nie są daleko. Do końca się z nim spotykam. Mówię, że w czerwcu, w lipcu się z nim spotkałam ostatnio w PKO. Bardzo, bardzo sympatyczni rodzice. Bardzo, bo nas było, przepraszam, 5 dziewczyn, mówi, zawsze najfajniejsze działki. Ja mówię, ale nas nie chciałeś, bo po śląsku, nie? Mówił, bardzo sympatyczny. Miły, sympatyczny, pogodny. Tak zawsze wnosił z sobą wiele, wiele radości. Taki był radosny po prostu. Bardzo skromny, dowcipny. No, lubiłam go i szanowałam. Poprzez wszystkie te audycje podkreślał śląskość. Nie milkną echa sukcesu naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Złote medale zdobili m.in. Justyna Święty Erzetic indywidualnie, a następnie w sztafecie 4x400 metrów z koleżankami. Ojcem tego sukcesu jest trener Zmysłowic Aleksander Matusiński. Jeśli mówimy o sztafecie, to jechaliśmy na pewno po medal, bo już od lat jesteśmy w czołówce światowej. Zdobywamy medale Mistrzostw Świata na hali, udało się w tamtym roku nawet na stadionie zdobyć, więc byliśmy tutaj w gronie faworytów. A jeśli chodzi o Justynę Święty, no to ja tak po cichu liczyłem, nawet na złoto, ponieważ Justyna była bardzo solidna w tym roku. W
ogólnej klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy Polska zajęła drugie miejsce, zdobywając 7 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy medal. Lepsi byli tylko Brytyjczycy, którzy wywalczyli 18 medali. Oceanarium w Rudzie Śląskiej nie powstanie. Miasto musiało unieważnić konkurs na zagospodarowanie działki znajdującej się przy ulicy 1 Maja, na której powstać miał obiekt. Żadna z firm, żaden z potencjalnych partnerów, inwestorów nie przystąpił do tego konkursu, więc nie było innego wyjścia jak ten przetarg czy ten konkurs unieważnić. Poczekamy na okres po wyborach, wtedy na spokojnie zastanowimy się, co z tym terenem zrobić, w jakim kierunku pójść ewentualnie, by móc ten teren odpowiednio w odpowiedni sposób zagospodarować. Termin rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie działki był przesuwany w związku z pytaniami inwestorów. Ostatecznie jednak tylko spółka z Wrocławia wystąpiła o pełną dokumentację konkursową. Finalnie na udział w konkursie się jednak nie zdecydowała. Nie chodzi o żadne wsparcie finansowe. Nam chodzi o to, żeby gmina przygotowała tę działkę w sposób właściwy do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, między innymi przygotowanie układu drogowego obsługującego tę działkę, czyli wjazdy i wyłączenia. Spółka zapewnia, że nadal jest zainteresowana budową oceanarium na Śląsku. Aktualnie analizuje inne lokalizacje. Piękne konie, najlepsi powożący, czyli zawody powożenia bryczkami w Ptakowicach. Dziś w ośrodku jeździeckim Lando rozpoczęły się 34. Mistrzostwa Polski w powożeniu zaprzęgami parokonnymi, międzynarodowe zawody w powożeniu i zawody krajowe w powożeniu. Zawodnicy rywalizują m.in. w ujeżdżaniu i muszą zaprezentować na placu odpowiedni dla swojej kategorii program, ale nie tylko. Z kolei w maratonie, w przeszkodach terenowych, na czas i dokładność, będzie trzeba pokonać ten tor, a z kolei w zręczności powożenia na głównym placu rozstawiane są takie kegle, takie pachołki, na których są piłeczki, no i w normie czasu ustalonej przez gospodarza toru będzie trzeba przejechać. Dziś do Ptakowic przyjechali zawodnicy m.in. z Rosji, Luksemburga, Czech czy Niemiec. W zawodach biorą udział najlepsi, wśród nich oczywiście wielu Polaków, bo w tej dyscyplinie nasi rodacy mają wiele sukcesów. Jeżeli mamy małą grupę i ta grupa daje sobie radę na całym świecie i zdobywa medale na Mistrzostwach Świata, no to przepraszam bardzo, gdzie jest, prawda, to określenie, że to jest niszowe. No nie jest niszowe. Zawody w Ptakowicach potrwają do niedzieli. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.